Porozmawiajmy o przemytnictwie w coachingu. Mam nadzieję, że ten wstęp zaintrygował Cię. Jestem nad samą granicą białoruską, jakieś może 200-300 metrów od granicy. Na pewno jakieś przemytnictwo, jak to na granicy tu się odbywa, papierosów pewnie i innych tudzież rzeczy. To był nasz kogut. Nasz to znaczy wsiowy, nie mój osobiście, tylko sąsiada. Jeżeli nie znasz mnie jeszcze długo, to być może nie wiesz, że jak już przychodzi lato, to ja zaczynam nadawać skórnika. Oto dowód. Przeprowadzam się wtedy do domu na wsi, gdzie mam kury sąsiada, sad, przepraszam, ogródek, świeże powietrze, kochanych ludzi i uwielbiam tu być. Także następnych kilka odcinków tego bloga na pewno będzie nadawanych z kurnika. Jeżeli kury pozwolą, oczywiście. Może być różnie. Wróćmy do tego przemytnictwa. O co chodzi z przemytnictwem w coachingu? Dosyć często spotykam się z takimi stwierdzeniami coachów, którzy chcą przekazać jakieś ważne treści swoim odbiorcom, ale czują, że może ci odbiorcy nie są do końca gotowi na to, więc używają takiego stwierdzenia, że tak, no to ja ich zaproszę na to, na przykład na jakąś tam rzecz A, ale podczas dawania tej rzeczy A przemycę również rzecz B. Na przykład często jest tak z coachami, którzy mają jakiś przekaz duchowy do dania, pewne przekazy o przekonaniach, wszystkie treści, które my przeczuwamy coachowi, że być może nasi odbiorcy nie są na to gotowi, no to my im tutaj damy to, na co oni są gotowi, a przemycimy resztę. I to w teorii może brzmi dobrze, ale nie, tak właściwie to nie brzmi dobrze, dlatego że w ogóle słowo przemycanie to jest słowo moim zdaniem takie manipulacyjne, czyli troszeczkę zmanipulujemy tego naszego odbiorcę, zaprosimy go na to, co on rozumie tutaj i tak dalej, a potem będziemy przemycać. Ja proponuję Ci inne podejście do tego. Nie przemycajmy, bo nie jesteśmy przemytnikami, tylko jesteśmy coachami. Masz rację, że na niektóre treści Twój odbiorca, nawet ten idealny, może nie być gotowy od samego początku, co wcale nie oznacza, że masz mógł te treści później przemycać. Może to oznaczać to, że na początku te treści, które pojawiają się w późniejszych etapach komunikacji i pracy z naszymi klientami, niekoniecznie muszą się pojawiać od razu. Mogą być gdzieś tam zaanonsowane, że robisz również to i to i to i takie treści masz, albo takie podejście w coachingu, ale moim zdaniem bardzo dobrą zasadą pracy coachingowej jest spotykaj klienta tam, gdzie jest, czyli mów o tych rzeczach i pracuj z tymi rzeczami, na które jest gotowy. I tutaj też mówimy o marketingu, bo marketing, pamiętamy, to jest taki coaching za darmo trochę. Czyli dajemy klientowi to, na co jest gotowy i z tymi, którzy są gotowi na wejście głębiej, wchodzimy głębiej, bez przemycania. Czyli jeżeli masz jakieś na treści, nie wiem, duchowe na przykład w swoim coachingu, to mów o nich wprost. Wtedy, kiedy oczywiście jest na to odpowiedni moment. I kiedy jest na to odpowiedni moment, to naprawdę zależy też od nas, na ile decydujemy się od razu o nich mówić. Na przykład w moim coachingu ja się koncentruję bardzo na takich treściach marketingowych, twardszych i tak dalej, ale jest bardzo dużo duchowości. Kiedy ja ją wprowadzę, ja ją przeplatam czasami gdzieś tam w swoich przekazach marketingowych. Jest już coraz bardziej widoczna, jak się zaczyna ze mną współpracować i potem korzystają z tych treści te osoby, które są na to gotowe. Czyli u mnie duchowość, że tak powiem, mojego coachingu nie jest wystawiana na pierwszy plan, bo nie jest najważniejszą częścią tego. Jednakże dla osób, które są na to gotowe, jest to część dostępna. Są coachowie, u których duchowość jest takim w ogóle pierwszym podejściem i tutaj mówiłabym wprost od razu, może nie od razu tego klienta na bardzo głębokie wody,
ale nie przemycamy, tylko mówimy. Ciekawa jestem, jak to jest u Ciebie? Czy czasami łapiesz się na tym, że chcesz przemyślić jakieś treści? Czy mówisz od razu wprost?